Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnikowym, który kieruje do początkujących biegaczy, ambitnych biegaczy oraz osób trenujących hybrydowo, tak jak ja, czyli takich, którzy łączą trening siłowy i trening biegowy i chcą być w tym coraz lepsi. W dzisiejszym odcinku poradnikowym poruszę dogłębnie temat treningu progowego, czyli najważniejszego, ciężkiego treningu biegowego, jaki możecie zrobić, który jest potrzebny, by być coraz lepszym biegaczem na dystansach od 5 km do maratonu. Szczególnie podkreślam mocniejszego treningu biegowego, bo pamiętajcie, że podstawy to oczywiście wolniejsze, spokojne treningi i o takich zrobiłem już filmy. Na tym kanale znajdziecie m.in. film o rozbieganiu, o budowie bazy tlenowej czy o zabawie biegowej, do których serdecznie zapraszam. No i co? I zapraszam. Zaczynamy. Czym jest trening progowy? Trening progowy to jednostka treningowa, której celem jest wzmacnianie wytrzymałości przy użyciu odpowiedniej intensywności, ćwiczy zdolność organizmu do usuwania kwasu mlekowego. Taka jest ogólna definicja, ale każdy z trenerów biegowych, tych bardziej sławnych i lepszych, ma troszeczkę swój pogląd na trening progowy. Trener Jack Daniels określa go jako umiejętność znoszenia coraz większych intensywności i coraz większego wysiłku przez coraz dłuższy czas. Natomiast trener Matt Fitzgerald mówi o treningu progowym, że jest to trening umożliwiający osiągnięcie sprawności potrzebnej do realizowania cięższych treningów o charakterze specyficznym. Żeby zrozumieć, czym jest trening progowy i co robi naszemu ciału, przejdźmy sobie od razu do korzyści z jego stosowania. Przede wszystkim ćwiczy zdolność organizmu do usuwania kwasu mlekowego, mleczanu z mięśni. Kwas mlekowy wytwarza się w tkance mięśniowej podczas intensywnego wysiłku. Rośnie wraz z większym zapotrzebowaniem mięśni na tlen. W momencie intensywnego biegu, gdy wchodzimy z poziomu pracy tlenowej, później na cykl mieszany, a na końcu na beztlenowy, jego poziom wzrasta, sprawiając, że możliwości wysiłkowe spadają. Wtedy zwalniamy, nie jesteśmy w stanie utrzymać założonego tempa biegu, no i nasze mięśnie stają się bardziej obolałe, zmęczone. Drugim punktem jest to, że w praktyce jesteśmy w stanie biegać dłużej i szybciej na tym samym tętnie. Jako trzeci punkt jeszcze dodałbym, że zwiększa odporność psychiczną na wysiłek fizyczny, w tym przypadku dosyć ciężki wysiłek fizyczny, który trwa odpowiednio długi czas, jest męczący, bo oddech jest szybszy, tętno jest wyższe, zmęczenie ciała jest większe, no ale musimy jakoś przez ten wysiłek przejść, więc nasza głowa też staje się silniejsza, tak samo jak nasze ciało. No dobrze, przede wszystkim wiemy o tym, że trening progowy sprawia, że kwas mlekowy jest szybciej usuwany z mięśni. Można powiedzieć, że jest to taki trening właśnie naszego progu mleczanowego. Przesuwanie tego progu mleczanowego, tego wysokiego poziomu mleczanu w mięśniach później, dzięki czemu biegniemy sobie szybciej. No ale jak szybko mamy biegać? Jak ustalić tempo progowe? Bo kluczowe w tym treningu jest to, żeby biegać w odpowiednim tempie. A dla każdego z nas to tempo jest całkowicie inne. Spójrzmy sobie na wszystkie metody, które mogą pozwolić nam ustalić odpowiednio nasze tempo progowe na treningu. Tym najczęstszym jest oczywiście test wydolnościowy w laboratorium na bieżni przeznaczony dla biegaczy z pomiarem stężenia mleczanu. Czyli można powiedzieć, to są takie próby wysiłkowe. Idziemy do laboratorium, biegamy na bieżni, mamy maseczkę, no i sprawdzają, jakie jest stężenie mleczanu przy jakim wysiłku. I dzięki temu mamy idealnie powiedziane, jakie tempo jest dla nas odpowiednie. Ale wiecie co? Mało kto z tego skorzysta. Część osób tak, jednak musicie wiedzieć, że co jakiś czas to tempo trzeba weryfikować. Czyli powiedzmy, dzisiaj zrobicie sobie test w laboratorium, wypadałoby za 3 miesiące znowu się tam udać i znowu zrobić test. I za kolejne 3 miesiące znowu, żeby cały czas wiedzieć, jakie tempo progowe jest dla Was dobre. Drugim sposobem jest samodzielny pomiar stężenia mleczanu na treningach przy pomocy pasków i odpowiedniego urządzenia. Wiecie co, ja robię te filmy dla początkujących biegaczy i dla amatorów, którzy no nie będą wydawać kasy na paski, na urządzenie, ileś tam tysięcy, setek złotych, żeby to mierzyć, więc pomijmy to. To jest raczej metoda, którą będzie robić ktoś z elity biegowej, komu zależy na super wynikach. To teraz przejdźmy do rzeczy, które możecie zrobić sami, żeby dojść do tego, jakie macie tempo progowe. A więc trzecim punktem będzie skorzystanie z tabeli Danielsa, czyli VDOT, czyli bazowanie na aktualnych wynikach z biegów lub testach, które możemy zrobić sobie samemu na treningu. Mówiąc w skrócie, biegliście 2 tygodnie temu bieg na 5 km, daliście z siebie 100%, no i przebiegliście ten bieg w 25 minut. Wchodzicie sobie w tabelę Danielsa, wpisujecie ten wynik, macie tam tempo i macie podane tempo progowe. Skąd wiecie, że ono jest dobre? No dlatego, bo trener Daniels przeprowadził testy na setkach, tysiącach biegaczy, a może nawet na jeszcze większej ilości. Z tych tabel korzystają biegacze na całym świecie, miliony ludzi
i to się faktycznie sprawdza i te tempa faktycznie mają ręce i nogi, dlatego jeżeli tylko macie jakieś tempa z zawodów, maratonu, półmaratonu, piątki, dyszki i są to świeże wyniki, czyli nie starsze niż 4, 5, 6 tygodni, to możecie z tego skorzystać. Zaufanie waszemu zegarkowi biegowemu, na przykład Garminowi, Polarowi, ponieważ one również potrafią wyłapać tempo progowe. Kolejna możliwość to jest zastosowanie zasady tempa na 10 km dla wolniejszych biegaczy, czyli takich, którzy biegną 10 km w tempie 45 do 50 minut. To chyba logiczne, jeżeli dyszkę biegniecie sobie, nie wiem, w 47 minut, 48 minut, no to możecie sobie wziąć średnie tempo z biegu na 10 km i to tempo, pod warunkiem, że te zawody też były w miarę wcześnie, będzie waszym tempem progowym plus minus. Innym sposobem może być zastosowanie zasady 38 do 48 sekund wolniejszego tempa niż wasze tempo na 5 km. I tu bym powiedział, że to jest trochę trudne do ustalenia, bo jeżeli nie znacie swojego tempa na 5 km i nie znacie swoich możliwości obecnych, to może być ciężko. Ale jeżeli byście znali i powiedzmy, że wasze tempo na 5 km to jest 4 minuty, to wiecie, że wasze tempo progowe powinno wynosić między 4.38 a 4.48. No dobrze, wybierając jedną z tych metod, sugeruję najbardziej tabelę Danielsa. Mamy już tempo progowe, wiemy jak biegać. No to teraz może przejdźmy sobie do schematów treningu, czyli jak to mniej więcej wygląda. W treningu progowym mamy dwa schematy. Pierwszym jest trening interwałowy, najczęściej dla osób początkujących, a nawet zaawansowanych, który trwa między 15 a 60 minut. Trening interwałowy dzieli po prostu wasz trening na etapy, które są podzielone krótką, aktywną przerwą, w której truchtacie, bardzo spokojnie biegniecie, odpoczywacie aktywnie, czyli nie robicie pełnego ciężkiego dystansu, tylko dzielicie go na kilka serii powtórzeń. Drugi schemat to bieg ciągły dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych biegaczy, który trwa między 15 a 30 minut. I tutaj cały trening progowy to jest jeden dystans, jeden czas, pokonujemy go bez żadnych przerw. Jest to bardzo ciężki trening, którego nie polecam początkującym, dlatego dopisałem, że to jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych biegaczy. I taki trening, tak jak mówię, trwa 15 minut do 30 kilku maksymalnie. To teraz przejdźmy sobie do wszystkich najważniejszych zasad treningu progowego. Pierwsza zasada, biegaj w jednym ustalonym tempie. Oczywiście tempo progowe musimy sobie ustalić, to jest kluczowe, nie biegamy na pałę, nie biegamy, nie wiem, w wymyślonym naszym tempie i wszystkie odcinki pokonujemy w bardzo podobnym czasie, bardzo podobną odległość robimy. Także to jest najważniejsza, kluczowa zasada. Druga rzecz, to trzymaj się zasady 6 lub maksymalnie 10 sekund. Oczywiście, jeżeli byście ustalili sobie tempo progowe, dajmy na to, że 5 minut na kilometr to jest wasze tempo progowe, to obstawiam, że wielu z was nie będzie w stanie idealnie biegać tego tempa progowego z każdym odcinkiem. Czasem przebiegniecie go w tempie 5 minut 3 sekundy, czasem 5 minut 10, czasem 4 minuty 55. Wiecie o co chodzi. Nikt nie jest idealny jak w zegarku, oprócz biegaczy z wieloletnim stażem, którzy potrafią być naprawdę idealni na swoich treningach. Dlatego mamy coś takiego jak zasadę 6 sekund dla bardzo zaawansowanych, no i 10 sekund dla tych bardziej początkujących. Oznacza to, że jeżeli ustalimy sobie tempo progowe i wyniesie na przykład 5 minut na kilometr, no to zrobienie go w tempie 4.55 lub 5.05 też jest akceptowalne. Mieścimy się w widełkach do 10 sekund, plus minus 5 i będzie w porządku na każdą ze stron. Trzecia rzecz, pamiętaj o rozgrzewce i schłodzeniu. Robimy fazę wstępną. Każdy trening progowy, każdy ciężki trening biegowy poprzedzamy spokojnym biegiem. Bieg spokojny 10-minutowy, bieg spokojny 2-kilometrowy. Jak sobie wymyślimy? Polecam zrobić sobie trochę lekkich skipów i podskoków, kilku ćwiczeń. Niech potrwają te 2-3 minuty, tak żebyście jeszcze dodatkowo dynamicznie rozgrzali wasze nogi. Dopiero wtedy przechodzimy do biegu w tempie progowym. Punkt czwarty, trzymaj się zasady odpowiedniej objętości treningu progowego do całkowitej objętości treningu biegowego i tutaj jest zasada 10%. Jeżeli tygodniowo biegacie 30 km, to ile powinniście biegać w tempie progowym? 10%, czyli 3 km i tego się trzymamy. Jeżeli będziemy biegać ciut mniej, tragedia się nie stanie, ale fajnie by było trzymać się między 10% a powiedzmy 12%. Wiadomo, że zaawansowani biegacze to nawet i 15-20% biegów progowych mają w swoim planie, ale ja tu mówię o osobach początkujących, które dopiero lizną, zaczynają
ciężkie treningi biegowe. 10% w zupełności wystarczy. Te 3 km wbrew pozorom wcale nie będzie mało, bo trening progowy jest treningiem dosyć wymagającym, zarówno jeśli chodzi o Waszą technikę, utrzymanie tempa, jak i po prostu szybszy oddech i wyższe tętno. Punkt numer 5. Używaj poprawnej długości aktywnej przerwy w treningu interwałowym, tempowym. Prawidłowe przerwy powinny być rozdzielone w taki sposób, że do 5 minut interwału tempowego robimy przerwę trwającą minutę. Jeżeli ten interwał tempowy jest krótki, 2-3 minutowy, no to 30 sekund aktywnej przerwy wystarczy. Ale jeżeli biegamy 3-4-5 minutowe odcinki, to 1 minuta będzie idealna. Jeżeli biegamy dłużej, 7-8-10 minut, no to wtedy wydłużamy przerwę do 2 minut, a z czasem nawet do 3 minut. Także pamiętajmy o odpowiednich proporcjach. Punkt 6. Dostosuj tempo progowe do swoich możliwości. Nie chodzi o to, żeby na początku dostosować je odpowiednio, bo to jest truizm, to wszyscy wiemy. Natomiast z czasem, gdy zaczniemy wprowadzać do swojego tygodniowego planu jeden trening progowy i będziemy biegać tak powiedzmy 3 miesiące, no to wypadałoby zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy. Bo przez kilka pierwszych tygodni treningu progowego biegamy na tych samych tempach progowych. Nie zmieniamy ich co chwilę. Powiedzmy, że biegamy sobie w tempie progowym przez 8 tygodni tym samym. A po 8 tygodniach robimy sobie teścik, sprawdzamy, na jakim jesteśmy poziomie wytrenowania i to tempo progowe zwiększamy. Ewentualnie zmniejszamy, jeżeli zrobiliśmy jakiś regres, bo jesteśmy zmęczeni lub przetrenowani. Punkt 7. Trening progowy robimy na płaskiej powierzchni, na bieżni mechanicznej, na tartanie, czyli na stadionie. No nie wiem, na jakichś bulwarach, na prostym terenie. Nie idziemy do lasu biegać z górkami, nie idziemy biegać w podbiegów, jak robimy trening progowy. Ma być jak najbardziej płasko, jak tylko się da. Ostatni punkt to weź odpowiednie buty na trening progowy i tutaj sugerowałbym brać Wasze szybsze buty. Jeżeli już trochę biegacie, to pewnie macie jakieś startówki albo buty treningowo-startowe. Oprócz treningówek, tych bardziej miękkich na długie rozbiegania, właśnie trening progowy to jest okazja, żeby zabrać swoją startówkę, treningowo-startowy but i pobiegać w nim szybciej. Ok, to od razu omówmy sobie najczęstsze błędy, których nie można popełniać, robiąc trening progowy. Numer 1 to oczywiście nie biegasz w tempie progowym, w odpowiednim zakresie. Można mieć gorszy dzień, można coś skiepścić, można naprawdę nie wyczuć butów. Ja na przykład dzisiaj tak miałem. Wziąłem nowe buty do testów, biegałem z kamerą i na 4 odcinki progowe 2 wyszły ok, a 2 wyszły tragicznie źle. Po prostu pobiegłem za szybko i to było zbyt przeciążające dla mojego organizmu. Każdemu się może zdarzyć, dlatego starajmy się, żeby mimo wszystko każdy ten odcinek był w zakresie progowym. Nie szybciej, nie wolniej. Punkt numer 2 to wykonuję trening progowy bez planu, na pałę, bo usłyszałem o treningu progowym, albo obejrzałem film Życie na Sportowo przez 3 minuty, a resztę pominąłem, w ogóle nic nie oglądałem dalej. Gościu powiedział, że trening progowy to jest szybki trening i ja go robię i robię wszystko źle. Ani tempa nie trzymam, 3 razy w tygodniu go robię zamiast raz, bo nie potrzebuję. Nie trzymam się 10% objętości, tylko 50% i non-stop walę trening progowy. No to są głupoty, nie róbmy tego. To jest naprawdę złe podejście do uprawiania sportu rekreacyjnie. Punkt 3. Powtarzamy się. Trening za długi, za dużo, za mocno. Jeżeli ten film Wam nie pomógł, no to napiszcie w komentarzu, może jeszcze jakoś będę w stanie Wam coś rozjaśnić. No, wiedzy jest naprawdę dużo, a czasami pomoc trenera będzie nawet lepsza, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Punkt 4. Nie rozgrzewasz się odpowiednio długo. Co, wychodzisz na trening, 5 minut i już chcesz biegać progowo? Nie, poczekaj, spokojnie. W zależności od tego, jak ciężki jest ten trening, czy to będzie bieg ciągły, czy to będą interwały progowe, powinieneś rozgrzać się odpowiednio długo. Im cięższy trening, tym dłuższy czas rozgrzewki. Jak zawsze na sam koniec mam dla Was przykładowe plany treningów progowych tu dla osób początkujących. Także zerknijmy na nie. Oto przykład pierwszego treningu. Mamy 10 minut biegu rozgrzewkowego. W tempie spokojnego biegu oddychamy nosem, biegniemy sobie wolno. Po tym możemy dodać sobie kilka ćwiczeń właśnie a la skip i przechodzimy do serii 5 razy 3 minuty w tempie progowym na przerwach 30-sekundowych lub 1-minutowych. Sugeruję mimo wszystko przerwa 1 minuta w truchcie. Po tym 2 minuty odpoczynku po całym wykonaniu wszystkich powtórzeń progowych. Odpoczynek jest aktywny, idziemy sobie spacerkiem, marszem, a po tym odpoczynku 10 minut znowu spokojnego biegu. Tak wygląda cały pierwszy trening progowy. Konfiguracji jest dużo, bo trening może wyglądać też tak, że zrobicie sobie 3 razy 5 minut w minutowej przerwie, albo na przykład 2 razy po 8 minut w dwuminutowej przerwie. I zapytacie, od czego to zależy, dlaczego raz tak, raz śmak?
No chodzi o to, że jeżeli wchodzicie na wyższy stopień zaawansowania, wtedy robicie mniej tych interwałów tempowych, zamiast 5 robicie 4, zamiast 4 3, a zamiast 3 2, na przykład 2 razy po 8 minut, 2 razy po 10 minut. Zaawansowani zrobią 2 razy po 15 minut, ale to nie jest jeszcze dla Was, spokojnie. Na razie dzielmy sobie to na więcej powtórzeń. Myślę, że 5-6 to jest maksymalna ilość po krótszy dystans. To są moim zdaniem fajne opcje dla początkujących, natomiast niekoniecznie będę polecał tutaj bieg ciągły tempowy, który powinien trwać minimum te 15 minut, ale no nie polecam go ze względu na to, że ten trening jest cięższy, trzeba naprawdę utrzymać to tempo przez cały czas tego biegu, także lepiej podzielić sobie to na interwały tempowe i każdy z Was może z takiego treningu skorzystać już teraz, wdrażając go do swojego planu, oczywiście odpowiednio dobierając go pod swoją objętość tygodniową treningu. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i wniósł do Waszego treningowego świata biegowego troszkę więcej informacji i będziecie mogli je wykorzystać w swoich planach treningowych, biegowych i nie tylko. Jeżeli tak uważacie, że Wam pomogłem, będę wdzięczny za pozytywny komentarz, łapkę w górę, polecenie tego filmu, no i zapraszam do obejrzenia też innych filmów z serii poradnikowej. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!